Jest z nami piesek, który otrzymał dzisiaj najwyższe wyróżnienie na wystawie. Tak, to jest piesek 13-miesięczny, przywieziony z Włoch, ze słynnej hodowli. On już ma na swoim koncie Bisa Szczeniąt, Bisa Juniorów, rezerwowe Best in Show, a dzisiaj dostał Best in Show, czyli najwyższy możliwy tytuł. Czy trudno jest wybrać psa wystawy? O, trudno jest wybrać, ponieważ psów zwykle ładnych jest pokazywanych dużo. Wybiera się tego, który sędziemu się wydaje najbardziej zbliżony do wzorca i najmniej bezbłędny, czyli ten, który jest prawie że idealny, ten w oczach sędziego wygrywa. Jeszcze może powiedzmy, jakie tutaj cechy decydują? Cechy to każda rasa ma swój standard, czyli taki wzorzec, który określa, jak ten pies ma wyglądać. I w każdej rasie on, ten wzorzec, się różni, chociaż... A w tej konkretnej? Tutaj miałam 10 psów. Każdy był inny, jak pan zdążył zauważyć. Każdy w swojej rasie był prawie doskonały. Ja musiałam z tychże wszystkich psów wybrać tego, który był moim zdaniem najbardziej idealny. I taki właśnie był to małe chihuahua. Jak wyhodować czempiona? Jak wyhodować czempiona? Trzeba mieć piękną sukę z bardzo dobrym rodowodem, połączyć ją z pięknym psem, mieć bardzo dużo szczęścia, żeby urodziło się coś ładnego, bo jeżeli w miocie urodzi się jeden wybitny pies, to jest to bardzo udany miot. Potem trzeba go nauczyć chodzić na smyczy, stać na stole, stać na ringu, pokazywać się. No i jak się ma jeszcze dużo szczęścia, to wtedy można wygrać. Jeszcze raz pani przypomni, jakie już nagrody. On już ma Młodzieżowy Czempionat Polski, wygrał Bisa Szczeniąt, Bisa Juniorów, rezerwowe Best in Show, kilka zwycięstw grup i dzisiaj zwycięstwo grupy i Best in Show, czyli najpiękniejszy pies wystawy. 13-miesięczny, więc pierwszy raz w Grudziądzu. W Grudziądzu jest pierwszy raz, tak. I Grudziądz okazał się dla niego szczęśliwy.